Siemano, jestem tutaj po was w kolejnym materiale z cyklu postacie League of Legends. Moje postacie League of Legends AD. I kolejną postacią, którą omówimy, będzie to postać Drivena. Jak to moja koleżanka kiedyś ją nazwała, Draven Tramwajarz, a to zaraz dowiecie się dlaczego Tramwajarz i dlaczego ja też tak uważam. Draven jest to postać, można by powiedzieć, takiego kłusownika, który poluje na zwierzynę i nie tylko, bo na przeciwników też. Jego bronią są takie dwa tasaki, topory, które jak się rzuci, to nieźle koszą przeciwnika. Spod kół to jest wzmocnienie tych toporów, tasaków / siekierek. Spod E wzmocnienie chodu. Spod W jest to przełożenie tych tasaków i rzucanie ich bokiem. A spod R jest to rzucanie ich niczym tory tramwajowe. A to tory tramwajowe dlatego, że jeżeli je rzucimy, to polecą na wprost w punkcie, do którego je rzucimy, polecą równolegle do siebie i wrócą równolegle do siebie i to wygląda jak tory. Dlatego kiedyś moja koleżanka nazwała to, że to jest taki Draven tramwajarz. A ja bym powiedział, że taki bardziej Draven kolejarz. Albo ktoś, kto rozkłada tory. Nie wiem, jak się nazywa gościu, który rozkłada tory. Dlatego mam do was prośbę. Napiszcie mi pod tym materiałem, jak się nazywa gość, który rozkłada tory. Wiem, że to jest dziwne pytanie, ale strasznie mnie to interesuje. Sam jestem ciekaw, jak się nazywa. Więc napiszcie mi, jeżeli możecie, jeżeli znacie odpowiedź, albo jeżeli znacie kogoś lub macie kogoś w rodzinie, kto pracuje przy rozkładaniu torów. Skórki też ma fajne, jedna mi się strasznie podoba, mam nadzieję, że kiedyś na nią uzbieram. No i cóż, w tym materiale to chyba wszystko. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. W kolejnych materiałach. A to już mówiłem w zeszłym materiale, o kim będziemy mówić. Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya.